Chwała Bogu za to, że on ma moc posilić, pokrzepić. Do Niego to wszystko należy. Pisał nasz święty brat, kochany, że Bóg to wszystko tak wspaniałe, tak cudowne w Jezusie Chrystusie umiejscowił w glinianych naczyniach. Tę glinę możemy widzieć w wielu sytuacjach, jak ona jest rzeczywiście gliną. Kiedy przechodziłem przez stronicę Słowa Bożego, tak właściwie zastanawiałem się nad tym, jak wspaniały i cudowny nasz Pan jest, nasz Chrystus. I właściwie tak pomyślałem, że tak przyszło mi też do serca właśnie, że to, że najwspanialszym kazaniem, najwspanialszą rzeczą, którą można tutaj wygłosić na tej ziemi, to jest właściwie powiedzenie, nie, powiedzenie tego, że On jest. Niedługo po nas przyjdzie. I każdy, kto tym się rozkoszuje, kto ma świadomość tego, co to znaczy, że to znaczy święte, codzienne życie, święte przebywanie z Nim, ten raduje się w święty sposób. I rzeczywiście Bóg zachwyca nas tym Chrystusem. Patrzę i tak nieraz myślę sobie, przecież mierzymy się wszyscy z tym i myślę sobie, że nieraz jakby wróg próbuje podchodzić i mówić, no, no tak, ale co dalej, co wspanialszego, co jeszcze dalej, jak Pan dalej poprowadził, co dalej dał, to jak dalej czynił. Otóż właśnie to jest gonitwa za wiatrem, szukanie czegoś na swój sposób, szukanie czegoś po swojemu, czegoś, co zaspokoi człowieka, duszę zaspokaja, duszę pragnącą Boga, chcącą chodzić z Bogiem zaspokaja jedynie Chrystus. Jedynie Chrystus może ją zaspokoić. Jedynie ta dusza, która ma świadomość Boga, ją jedynie zaspokaja Chrystus. Jedynie mowa o Jezusie Chrystusie, jedynie mowa o Nim żywym, nie zaspokoi tej duszy praca, cokolwiek wykonywanie, nawet ze względu na tego Boga, nawet ze względu na to, kim Bóg jest, ale ją zaspokaja sam Chrystus. Kiedy przychodzę do Boga, czytając Jego Słowo, kiedy przychodzę do Boga w modlitwie, to jeśli nie ma w tym Chrystusa Jezusa, to nie zaspokoję swojej duszy. To nawet nie chodzi o to, że teraz wiem, że przychodzę do Boga, ale staję i w tym tygodniu jakby się z tym mierzyłem i w tym tygodniu jakby przybiegałem do Boga i mówiłem, Boże, jeśli nie będzie w tym Chrystusa, Twojego Syna, to chociażbym to robił naprawdę jeszcze dłużej, nie wiadomo ile czasu, to moja dusza cały czas będzie nienasycona. Moja dusza będzie cały czas jeszcze bardziej głodować. Ale w momencie, kiedy przyjdę w Jezusie Chrystusie do Ciebie, kiedy przyjdę właśnie w tym wspaniałym imieniu i wysycony tym imieniem, dopiero ta dusza zacznie jeść. To jakby do człowieka przychodzić, który mówi, daj mi pić, a ty stawiasz mu sztabki, możesz stawiać mu różne sztabki złota. Możesz mu stawiać nie wiadomo co obok niego, z tych rzeczy materialnych. I powiedzieć mu, masz tu kluczyki od najlepszego domu na świecie, od najlepszego samochodu, a on woła do ciebie, pić. A ty mówisz, no przecież masz najwspanialszy dom, masz najwspanialszy samochód. Nie interesuje to ciebie, a on woła dalej, pić. I myślisz sobie, no co za niewdzięczny człowiek. Nie docenia tego, co mu dajesz. Tak nasza dusza, ona nie docenia tego, że człowiek daje jej jakąś religię. Ona tak naprawdę, to mówi o duszy, która rzeczywiście jest zrodzona z Boga, którą Bóg pobudził do tego przez Jezusa Chrystusa, żeby była Jemu oddana. Ona dopiero wtedy, kiedy będzie otrzymywała Jezusa Chrystusa, inaczej umiera. Inaczej ona nie ma życia. Dopiero wtedy, kiedy sam Chrystus. Jak można to zrobić? Jaki jest klucz na to? No właśnie, jak mogliśmy też ostatnio słyszeć, i tu powtórzę, kluczem na to nie jest moja siła, moja moc, moje nawet zaangażowanie się w to, żeby spędzać jakieś długie czasy, jakieś długie rzeczy robić. Ale moja siła jest w tym poddaniu się Chrystusowi w końcu. W tym uniżeniu się i powiedzeniu i przyjęciu tego, nawet nie tyle tylko powiedzeniu, ale szczerym wyznaniu. Jezu, wejdź i dokonuj swojej pracy. Wejdź i czyń, co Tobie tylko się żywnie podoba, ale wejdź i dokonuj tej pracy. Bez Ciebie ani o krok nie ruszę.
Bez Ciebie nie jestem w stanie mojej duszy dać kromki chleba, nawet obrazowo mówiąc. Nie jestem w stanie dać jej nic, tej duszy, którą Ty zrodziłeś do Królestwa Niebieskiego. Nic jej nie dam. Mogę Biblię naprawdę w tą i we w tą czytać i tam naprawdę tworzyć, mnożyć, wszystko dokonywać. Ona jest wspaniałą księgą, kocham Pismo Święte. Kocham Biblię za to, że mam, ona mi mówi o Bogu, Jezusie Chrystusie. Ale kiedy ją otwieram, mam coraz bardziej świadomość tego, że jeśli ten Chrystus nie będzie mnie karmił tak żywy sposób z tej Biblii, no to ja sobie mogę po prostu ją tylko czytać. Nabywać jakieś wiedzy, jak wielu dzisiaj ludzi pragnie tego. Nabycia wiedzy. A ilu dzisiaj pragnie? Dlatego Chrystus mówi w miłości, zapragnij mnie, człowieku. Zapragnij mnie. Nie pragnij otoczki, nie pragnij czegoś, co mam skierować tak naprawdę Ciebie na mnie, ale w końcu powiedz, otwórz się przede mną i zapragnij mnie, człowieku, bo to Twoja dusza tego potrzebuje. Twoja dusza nie potrzebuje nie wiadomo czego, ona potrzebuje Chrystusa, w sensie nie wiadomo czego, czego myślisz sobie, że musisz jej to codziennie dawać. Musisz to codziennie z nią robić. Naprawdę ona potrzebuje Chrystusa. Wiecie, kiedy przechodzę przez to, kiedy przechodziłem przez to i kiedy zacząłem zastanawiać się nad tym, co znaczy przyjaciel w ustach naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Co znaczyło, kiedy On wypowiadał pewne słowa, kiedy chodził po tej ziemi. Zobaczyłem to i też gwoli przypomnienia, tym się chciałem z Wami podzielić. Zobaczyłem, że w naszym przekładzie słowo przyjaciel wszędzie jest takie samo. Przyjaciel to przyjaciel, może gdzieś tam rówieśnik, jak zobaczycie za chwilę. Ale gdybyśmy spojrzeli głębiej, zobaczymy, że zupełnie inny wyraz jest w słowie przyjaciel. Tam, gdzie chodzi o jakiegoś drucha, o jakiegoś kolegę, o jakiegoś towarzysza. A zupełnie gdzie indziej, a zupełnie inne słowo jest, kiedy chodzi o rzeczywiście prawdziwą przyjaźń, prawdziwą więź, prawdziwą miłość, prawdziwą życzliwość, prawdziwą przyjemność bycia z tym kimś, kogo tak miłuje, z kim się przyjaźnie. I tu chciałbym, żebyśmy zobaczyli krótko te hetorios, słowo właśnie tego towarzysza, drucha, kolegi. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział. 16 werset. A do kogo przyrównam to pokolenie? Podobne jest do dzieci, które siadają na rynku i wołają na swoich rówieśników i mówią, graliśmy wam na flecie, a nie tańczyliście. Śpiewaliśmy wam żałobne pieśni, a nie płakaliście. Zobaczcie, tutaj Jezus Chrystus mówi, do kogo przyrównam to pokolenie? Do kogo was mam przyrównać? Otóż właśnie do tych dzieci. Do tych, można powiedzieć, to jest powiedziane nawet na rówieśników. I to jest właśnie to słowo. Tam w innych tłumaczeniach byście spotkali też właśnie może i przyjaciół, może i kolegów. I to jest właśnie to słowo pokazane tylko, że byli gdzieś razem. Zobaczcie, ja to nawet cały ten werset, jak zacząłem na to patrzeć, to zobaczyłem tą jakby wypowiedź Chrystusa w tym momencie, w taki sposób, w takim wyrazie, że Chrystus mówi, do kogo przyrównam tych wszystkich, którzy są w obecnym czasie. To całą gromadę tych ludzi. Gdybyśmy to przyłożyli do dzisiejszych czasów, jak moglibyśmy powiedzieć? Do kogo przyrównam całą tą gromadę tych ludzi, którzy mówią o sobie wierzący? Do kogo ich przyrównam? To jest moja interpretacja. Ale tak też to zobaczyłem. Że można by było powiedzieć, zebrać wszystkich wierzących i tych, którzy się mają za wierzących i powiedzieć Jezusowi Chrystusowi, żeby to zopiniował. I on by czym nie powiedziałby tego samego? Powiedział, owszem, jesteście jakimiś rówieśnikami, jakimiś towarzyszami, jakimiś druhami, kimś, kto tworzy jakąś grupę, można nawet by było powiedzieć jedność, ale czy rzeczywiście jesteście tymi, którymi chciał was mieć Chrystus? Czy rzeczywiście jesteście tymi, o których myślał Chrystus, kiedy wypowiadał, później będziemy czytali te słowa, o tych, którzy mają być razem, mają być jedno. Czy rzeczywiście jesteście nimi? Co powoduje w człowieku? Dlaczego Chrystus to powiedział? Bo właśnie ludzie mają generalnie coś takiego, że chcą być, chcą się jednoczyć, ale Chrystus mówi, nie o to mi chodziło, nie za to umierałem, nie dlatego tam na krzyżu byłem przybity. No krzyża, nie dlatego wstałem z martwych. 20 rozdział Ewangelii Mateusza.
Dalej to samo słowo widzimy. 13 werset. On odrzekł jednemu z tych przyjacielu: nie czynię ci krzywdy. Czy nie ugodziłeś się ze mną na denara? I tutaj widzimy o pracę winnicy. Znamy to całe podobieństwo. Znamy tą całą historię, którą przedstawia Pan Jezus. I widzimy, zobaczcie, jakieś wyrażenie, jakieś coś. I teraz tutaj ktoś by powiedział: przyjacielu. Jak nieraz wielu ludzi mówi: przyjacielu. I w tym momencie, kiedy zacząłem znowu się zastanawiać, co to znaczy przyjaciel w ustach Chrystusa. A co znaczy często przez nas jakieś słowo przyjaciel wypowiadane. Jezus tutaj pokazuje, że tak jak Pan mówi, przyjacielu, ale to jest, widzimy, na zasadzie tego byłeś, rzeczywiście towarzyszyłeś mi. Ja chciałbym, żebyśmy jeszcze raz pomyśleli o tym i zobaczyli to z pozycji tego, że można być towarzyszem chrześcijan. Można być jakimś towarzyszem, jakimś druhem w ich doświadczeniach, a nie być jednym sercem z nimi. Nie być przyjacielem brata, przyjacielem siostry, a co za tym idzie najważniejsze, przyjacielem Jezusa Chrystusa. Można tak. Dzisiaj naprawdę wielu pokazuje i próbuje udowodnić, że można tak żyć. Że można żyć bardzo blisko, ale nie być wy. Można być przy, ale nie być wy. Że da radę się utrzymać. Że nawet wielu nie będzie miało pretensji. Bo nawet tego może nie zauważą. Ale czy Duch Święty tego nie widzi? Czy Bóg nie pokazuje przez Ducha swojego Świętego, że nie można tak u Niego? Że u Niego nie liczy się frekwencja stuprocentowa, czy wszyscy są obecni, ale u Niego liczy się, kto, jakim sercem przychodzi, z jakim sercem chce się spotykać z tymi innymi wierzącymi. Zobaczcie, czy Duch Święty nie zachęca nas do tego, żebyśmy dla siebie właśnie takimi byli, już może coś wyprzedzam, ale zobaczmy, to tak rzeczywiście jest. Duch Święty nas zachęca do tego, żebyśmy byli dla siebie takimi, jak Chrystus stał się dla nas. Jak On był dla apostołów. Naprawdę, tak mocno w tym zobaczyłem Jego wskazanie, Jego zachętę. Jego w sumie taki też rozkaz. 22 rozdział, 12 werset. Ewangelii Mateusza. To samo słowo. No i właśnie tutaj, przyjacielu, i rzeczy do Niego: przyjacielu, jak wszedłeś tutaj, nie mając szaty weselnej, a On oniemiał. I zobaczcie, ktoś by powiedział, to jest takie też przedstawienie tego, wyjaśnienie, że on wszedł, że on jakby był w sumie w otoczeniu tych, którzy szli na wesele. Ktoś by powiedział, nawet tam był, nawet był wśród tych ludzi, którzy tak się weselili tym już ucztą weselną, przybywali już razem. A tu nagle przychodzi Pan i mówi: towarzyszu, druhu, obecny w sumie razem z nimi. Ale tylko obecny, tylko jakoś tam przebywający, a tymczasem bez prawa do przebywania, bez tego, tego właściwego tym uczestnikom wesela ubrania, bez tego właśnie, co czyni, że człowiek może swobodnie się cieszyć i radować. 26 rozdział tej samej Ewangelii. I tu 50 werset. A może zacznijmy od tego 49. I zaraz przystąpił do Jezusa i rzekł: bądź pozdrowiony, mistrzu, i pocałował go. A Jezus rzekł do niego: przyjacielu, po co przychodzisz? Wtedy podeszli bliżej, rzucili się na Jezusa i pochwycili go. I tutaj, gdybyśmy zbadali to słowo, zobaczylibyśmy, tam jest słowo naprawdę: towarzyszu. Zobaczylibyśmy: towarzyszyłeś. Towarzyszyłeś mi. Dzisiaj zrobiło się z tego jakieś takie, ja też, i to w sumie było też moje myślenie, że to się zrobiło coś takiego, że Pan Jezus mówi, że teraz jesteś moim przyjacielem. Otóż wyraźnie zobaczyłem w tych słowach, że to jest bardzo niebezpieczna nauka. Bardzo niebezpieczna nauka, która mówi, że wszyscy są twoimi przyjaciółmi. A otóż właśnie Bóg je tak nie mówi wcale. Bóg tutaj pokazuje wyraźnie, że On był, że On towarzyszył, że On mógł być z tym Jezusem Chrystusem przy wszystkich tych sytuacjach, ale nie był z Chrystusem sercem. Sprzedał, oddał, pozostawił tego Jezusa Chrystusa. A Jezus Chrystus mówi tutaj do Niego: po co przychodzisz? Wiedząc dobrze, po co On przychodzi.
pokazuje tutaj nam i wyraźnie mówi jakby do nas, mówi, że nie bądź jakimś towarzyszem, nie bądź jakąś osobą, jednostką, będącą z wierzącymi, bądź całym sercem, człowiekiem wierzącym, przebywającym z Chrystusem. Całym swoim sercem, całą duszą, całą swoją siłą. Bądź tym człowiekiem, o którym za chwilę będziemy czytali, bo jest też inny wyraz. I może przejdźmy od razu do niego. To jest też inny wyraz. I będziemy go teraz rozważać. To jest słowo też ku przypomnieniu. To jest słowo filos. I to jest właśnie taki kochany, miły, drogi, przyjemny, życzliwy, ulubiony. Naprawdę ktoś ulubiony. Ktoś przyjemny, ktoś życzliwy. I tu myślę, że w tych fragmentach, kiedy byśmy sprawdzili nawet wcześniej, tu brakuje tego. Ta cecha jest tylko dla tych, którzy naprawdę swoje życie oddali Jezusowi Chrystusowi. Dla tych, którzy chcą być z tym Jezusem Chrystusem na całkowicie. Którzy chcą być z tym Jezusem Chrystusem i z Jego ludem, pozostawiając wszystko. Ci mogą być życzliwi dla tego ludu. Inni nie dadzą rady, nie utrzymają się. Mogą być naprawdę jakimiś, ale czy są naprawdę przyjaciółmi? Znowu to pytanie, kto jest moim naprawdę przyjacielem? Kto jest moim życzliwym, drogim, kochanym, ulubieńcem? Kto jest moim przyjacielem takim? Chrystus i ci, którzy oddali Mu całkowicie życie. Dlatego Chrystus tak to zaznaczył, mówiąc o rodzinie. Zobaczmy, otwórzmy, wracając jakby troszeczkę wcześniej, Ewangelię Mateusza, 11 rozdział. I tutaj o naszym Panu czytamy, jak wypowiadają się właśnie dalsze te słowa. Albowiem przyszedł Jan, nie jadł i nie pił, a mówią, demona ma. Przyszedł Syn Człowieczy, jadł i pił, a mówią, oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. I usprawiedliwiona została mądrość na podstawie swoich uczynków. Tutaj widzimy wyraźnie, jak to jest napisane o Chrystusie, o Synu Człowieczym, który jadał normalnie i pijał z tymi, i pił. Zasiadał do stołu, oni przychodzili do Niego, zobaczyli w Nim człowieka, który może im pomóc, a On ich nie odrzucał od tego stołu, nie odrzucał ich od siebie, ale jadł z nimi i pił z nimi, można powiedzieć. I wtedy powiedzieli o Jezusie Chrystusie, że to jest przyjaciel celników i grzeszników. I była to racja? Mogli sobie tak mówić o Jezusie Chrystusie, a tymczasem rzeczywiście Chrystus kocha tych, którzy przychodzą do Niego i widzą w Nim swojego Zbawiciela. I ludzi dzisiaj wierzących ludzi, mówiących o sobie, że są wierzący, tak naprawdę nie widzi w Nim swojego Wyzwoliciela. Szukają ratunku w wielu rzeczach. Szukają ratunku w swoich możliwościach, w swoich inteligencjach, w swoich teologiach, ale Zbawiciela stracili. Dlatego Chrystus powiedział, przyjacielem jestem tym, którzy we mnie zobaczą Zbawiciela i potraktują mnie jak Zbawiciela. My chcielibyśmy podejść tak do tego świata, jak żeby tak ich udobruchać, żeby tak to wytolerować, żeby tak to im ograniczyć, żeby tak im nie powiedzieć zbyt mocno Ewangelii. Ale Chrystus, nawet oni, ci celnicy i ci grzesznicy, oni wiedzieli dobrze, że Chrystus nie wybielił dla nich czegoś, ale mówił tak, jak sprawy się mają, że Królestwo Niebieskie jest czyste, święte. I przyszedł je zwiastować także i im. I oni dobrze wiedzieli, że oni potrzebują oczyszczenia, oni potrzebują uświęcenia. I to oni przyszli do Niego. Oni przyszli tam, żeby z tego skorzystać, bo zobaczyli takiego Chrystusa. I wtedy On mógł być ich przyjacielem. I mógł się stawać ich, każdego z nich, osobistym przyjacielem, tym kochanym, ulubionym kimś, kto może mu pomóc. Kto może im pomóc, kto może im przyjść z pomocą. Naprawdę to przenosząc na płaszczyznę obecnego życia naszego, byśmy naprawdę musieli zadać pytanie, czy masz takiego Chrystusa? Czy ja mam takiego Chrystusa? Czy o takim Chrystusie chcę opowiadać ludziom? O takim Chrystusie, który nigdy nie zgodzi się na grzech. Który nigdy nie zgodzi się na ciemność. Ale mówi, masz, mówi wyjście. Ja nie będę ci specjalnie dawał jakiejś wyjątkowej furtki przed tobą otwierał. Ona została otwarta. Zostało to okazane w śmierci i zwycięstwie Syna Bożego.
Nikt nie dostanie jakiegoś wyjątkowego listu, można powiedzieć wyjątkowego biletu. To zostało już jasno określone. Musi uznać swoją grzeszność, aby zobaczyć świętość Chrystusa i pójść za nią. Wtedy takim Chrystus jest przyjacielem. Takim ludziom. Łukasza 12 rozdział. Znowu spotykamy się z tym słowem. Chwała Bogu za to, bo kiedy rzeczywiście patrzymy tak na Chrystusa i widzimy rzeczywiście, że prawo nazywania Go swoim przyjacielem mają ci, którzy oddali Mu całe swoje serce. Czy nie radują się wtedy nasze serca? Czy nie jesteśmy wtedy, jak można powiedzieć, jak ci ludzie, którzy zobaczyli, że jednak w tym chrzcie nawołanie, w tym chrzcie Jana, ku upamiętaniu jednak było to właśnie, to było to właściwe, kiedy Chrystus zaczął o tym mówić? I ci, którzy przyjęli ten chrzest Janowy, wiedzieli, że radowali się z tego, tam jest napisane. Oni radowali się z tego, że to uczynili, że to już jest za nimi, a teraz mogą słuchać tego Jezusa Chrystusa. I tak i my, i nasza dusza, kiedy słyszy te słowa, że możemy się nazywać, kiedy spełniamy warunki Jego, możemy wtedy nazywać się Jego przyjaciółmi, to czy nie raduje się ona? I nie mówi: mój kochany, mój umiłowany, mój drogi Zbawicielu, mój miły, mój przyjemny mi Zbawicielu. Powiadam zaś wam w 4 wersecie, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają już nic do zrobienia. Inaczej mówiąc, rozwijając to, powiadam zaś wam, moim ukochanym, moim drogim, moim przyjemnym, moim życzliwym, moim ulubionym. Powiadam zaś wam. Wiecie, ja w tym zobaczyłem tą właśnie piękną woń. To jeszcze taką wspanialszą, można powiedzieć, najwspanialszą, doskonałą woń słów Jezusa Chrystusa. Taką życzliwą właśnie. Taką wspaniałą, taką dotykającą, taką gorącą, ciepłą. Taką właściwie aż trudno o tym powiedzieć, ale zobaczyłem rzeczywiście przyjaciela w Chrystusie. Zobaczyłem, że On mówi: przyjaciele, moi kochani, moja radości, moja oblubienico. Inaczej mówiąc, raduje to nas? Cieszy to nas, że mamy prawo tak się nazywać? Że On mówi tak czule do nas? Ktoś by powiedział: no bądź, nie da się tak łamać, bądź twardy. A otóż właśnie chwała Bogu za to, że On łamie tą swoją czułością. Syn Boży, nasze harde serca, twarde, skorupą zakryte, naszego właśnie takiego, że zawziętości, może jakiegoś takiego mniemania. On przebija tą skorupę i w swój delikatny i taki pełen miłości sposób mówi do nas: nie bój się. W innym miejscu czytamy: maleńka trzutko. Nie bój się. Tu spotykamy to: przyjacielu, nie bój się, jesteś naprawdę mi drogi, jesteś naprawdę mi cenny, jesteście mi, kiedy wykonujecie wolę Ojca, to jesteście mi tak drodzy, tak cenni. A jeśli to Chrystus mówi, to nikt tak z nas nie potrafi tak wysoko postawić ceny. Naprawdę słów brakuje, żeby to wyrazić. Ale jeśli Chrystus to mówi, który przyszedł specjalnie po to, żeby za nas umrzeć na tą ziemię, żeby za nas oddać swoje życie, to kiedy On mi mówi, że jestem Mu miły, że jestem Mu kimś, znaczy coś dla Niego, to wiecie, to moje serce nie sposób, żeby się nie poruszało, nie biło szybciej. Nie sposób, bo to mówi ktoś, kto mnie ukochał jak żaden inny na tej ziemi. Mówi mi ktoś, kto rzeczywiście przyszedł po to, żeby za mnie umrzeć. To jest ktoś cudowny, wspaniały, potężny. Jak On mi mówi w taki czuły sposób, to jak z Nim nie rozmawiać? Jeszcze czulszy sposób. Jeszcze czulszy, no. Ten czulszy, wiadomo, że jeszcze czulszy niż dotychczas miałem. Bo Jego jest doskonała czułość. Ale jak z Nim tak nie rozmawiać? I wtedy wchodzisz do komory modlitwy. I wtedy mówisz: mój kochany Zbawicielu. Moja miłości, moja radości. I ktoś by powiedział: te słowa zarezerwowane są może dla tylko wyjątkowych. Otóż Chrystus jest wyjątkowy. Jestem wyjątkowym, do którego można mówić te słowa. Któremu należą się te słowa w 100%. Naprawdę. Może i ja się raduję z tego, że nikt mnie nie podsłuchuje w komorze, oprócz mojego Pana Jezusa Chrystusa. Raduję się z tego.
Może nieraz Pan da, mamy modlitwy też wspólne, chwała Bogu za to, ale cieszę się, kiedy mam taką intymną relację z moim Chrystusem, że mogę rzeczywiście mówić do Niego. My jesteśmy naprawdę twardzielami. Naprawdę, wchodzimy do tej komory modlitwy, coś mówimy, a tymczasem nie potrafimy Mu powiedzieć w ten sam sposób, delikatny, czuły, nie potrafimy odpowiedzieć. Myślimy sobie, wychodzimy z komory modlitwy i myślimy sobie, powiedziałem Ci, drogi mój Jezu, ale co wtedy czułeś w swoim sercu, Chrystus mówi? Czy czułeś to, co ja czułem, kiedy posyłałem Ci swoje życie? Kiedy mówiłem Ci, bądź mój? Otóż można, cieszę się, że można to czuć, że Chrystus chce wlewać to w nasze serca. Chce wlewać to w nasze serca. Po to przyszedł i może to wlewać. To nie będzie jakieś euforyczne, tak jak już wcześniej było powiedziane, w podskokach, żeby innym pokazać to. Chrystus chce, żebyśmy Mu to wyrażali. Nie musimy tego udowadniać ludziom. Powiedzmy to Chrystusowi. Nie musimy teraz ludziom pokazywać, jak my wspaniale kochamy Jezusa Chrystusa, a później robimy swoje. Ale powiedzmy to Chrystusowi. On wie, jacy jesteśmy. Jeśli nawet z tym gdzieś Chrystus wie, że mam gdzieś z tym problem, że ciężko mi tak czule mówić do Niego, to On przychodzi i pomaga. Bo On tego pragnie. On jest najwspanialszy. Można było powiedzieć najtwardszy, najbardziej męski, najbardziej mężny. Jakikolwiek, by można było powiedzieć, najwspanialszy taki jest Chrystus. Ale również jest najdelikatniejszy. Ewangelia Łukasza, 21 rozdział. Mogę powiedzieć tylko tyle, bo to wiem, co czuję, kiedy Pan też dotykał się moimi tych słów, tymi słowami mojego serca, to mogę tylko powiedzieć, że wiem, jaki przez wiele lat byłem w komorze i mój Pan wie też, jaki byłem w komorze, ale kiedy zaczyna mi to otwierać, kiedy zaczyna to, jakbym po prostu sięgał nowego pułapu, wtedy modlitwa stała się jakby, na świadectwo mogę to tylko powiedzieć, że modlitwa stała się jakby taka bliższa mi. Taka, nie, no, trudno wyrazić nawet, ale taka bliższa memu sercu, głębsza w moim sercu. Chwała Bogu za to, bo naprawdę tego pragnąłem. Nie wiedziałem, że to Pan będzie czynił w ten właśnie sposób, ale dziękuję Bogu za to, że On taki jest. I tu jest powiedziane, przed czym Pan ostrzega w czasach ostatecznych i mówi, że to będzie musiało się dziać, że tu jest w 16 wersecie, jakby następny aspekt tutaj pokazany. 16 werset, 17. A będą was wydawać rodzice i bracia i krewni i tutaj właśnie przyjaciele i zabijać niektórych z was i będziecie znienawidzeni przez wszystkich dla imienia mego. I można by było powiedzieć, nawet ci, którzy byli tak jedno serce z wami, oni nawet ci, którzy byli tak, można by było powiedzieć, blisko, w pewnym momencie, w czasach ostatecznych, będzie tak, że obrócą się przeciwko wam. Ale co, do czego Chrystus zachęca? Ale zachęca do tego, żebyśmy nigdy nie stracili tej siły, tej mocy w przyjacielstwie Jezusa Chrystusa. Ludzi może być tak, że gdzieś w pewnym momencie nawet się wykruszą. Nawet może być tak, co tutaj Chrystus mówi, że obrócą się przeciwko nam. Nawet będą żądni naszego życia. Żądni tego, żeby nas wydać. Może nawet dojść do tego. Ale Chrystus nigdy. Ale On nigdy, dlatego On uprzedza swoich przyjaciół. I mówi, moi przyjaciele, słuchajcie tego. Tamci ludzie, którzy wydawałoby się, że tak blisko, oni mogą opuścić. Ja w tych słowach to widzę. Ale On zachęca, ale ja was nie zostawię. Ja was nigdy nie opuszczę. To będzie się dokonywało. Będą wam zabierać życie. Będą w tych czasach ostatecznych. Będziecie umierali, będziecie zabijani. Ale wiedzcie o tym, że ja was nigdy nie opuszczę. Że nawet te rzeczy będą się dokonywały. I że ja wszystko wiem o was. To dalej byśmy czytali w tych wersetach. Tak jest, to będą czasy ostateczne. Takie też widzimy, że dokonują rzeczy. I obecnie. Otwórzmy Ewangelię Jana, 3 rozdział. Ewangelia Jana, 3 rozdział. I tutaj Jan mówi
od 28 wersetu. Wy sami możecie mi zaświadczyć, że powiedziałem, ja nie jestem Chrystusem, lecz zostałem posłany przed Nim. Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca. Tej właśnie radości doznają w całej pełni. On musi wzrastać, a zaś stawać się mniejszym. Zobaczmy tutaj, Jan wyraża wyraźnie o Jezusie, wyraża się o Jezusie Chrystusie. I jakie cechy tutaj w nim widzimy? On pokazuje tutaj nam, że przyjaciel może się radować, że przyjaciel, ale przyjaciel, zobaczcie, że tu stoi i słucha. Raduje się niezmiernie, słysząc głos swojego przyjaciela. Że on stoi i słucha. Stoi i słucha, jak jego przyjaciel przemawia. Zobaczmy tutaj w Janie Chrzcicielu, już tego, który zobaczył w Jezusie Chrystusie właśnie swojego przyjaciela. Jak się radował, nie mówił, że teraz ludzie uciekną ode mnie, uciekną tam, do tego, Jezusa Chrystusa. Odejdą ode mnie. Ale Jan stał i słuchał go. I mógł się radować. Mogło się dokonywać to, że mógł słyszeć o tym Jezusie Chrystusie. I mogło się to dokonywać. Mógł wiedzieć, że to jest ten, który miał przyjść. Którego on zapowiadał. I jego radość była ogromna. On się, tutaj jest napisane, raduje się niezmiernie, słysząc głos oblubieńca. To jest cecha każdego przyjaciela Jezusa Chrystusa. Jak radujemy się, słysząc głos oblubieńca. Jaka radość jest w nas, kiedy mogę słyszeć jego głos. Wiecie, ten głos można słyszeć tylko wtedy, kiedy się ma gotowe uszy, kiedy się ma gotowe serce. Wtedy, ale Pan chce to czynić, chce, abyśmy mieli gotowe, On jest gotów otworzyć nam uszy, otworzyć nam serce, abyśmy mogli tego słuchać. I słysząc prawdziwie Jezusa Chrystusa, naprawdę doznaje człowiek radości. Doznaje, to jest mój Pan, to jest mój Zbawiciel. To jest mój Jezus. I możesz czytać tę Ewangelię setny, dwusetny, trzysetny raz. I wszystkie te wypowiedzi Jezusa czytać po prostu jakąś czytankę. Jak jakąś historię, która się kiedyś tam wydarzyła. Albo czytać jak coś żywego. Jakbyś tego Chrystusa miał przed sobą. Jakby On to mówił do ciebie. Wyjątkowo do ciebie. Teraz do ciebie przemawiał. I ktoś by powiedział, to już jest skrajność. Tu już jest jakiś fanatyzm, może ktoś by dzisiaj powiedział, bo już takie rzeczy też się słyszy. Ale to jest naturalne dla dzieci Bożych. To powinno być naturalne dla każdego dziecka i musi być naturalne dla każdego dziecka Bożego. Właśnie ta bliskość w tych słowach Jezusa Chrystusa, w słyszeniu Jego głosu, w radowaniu się tym, jak On się wypowiada. Wiecie, jaki to jest, no ktoś by powiedział, bo nawet nie wiadomo jak to nazwać, ale jaki to jest słodki głos, wiecie. Wiecie, jaki to jest piękny głos. Takiego głosu najlepsi śpiewacy tutaj na tej ziemi mogą Chrystusowi tylko po prostu pozazdrościć, jakby tak mielibyśmy rzec. To jest piękny głos, bo on ma moc dotrzeć do serca i z tego serca wyciągnąć dla siebie człowieka. To jest wspaniałe. Dlatego wiecie, myślę, że jest wielki problem dzisiaj z czytaniem Ewangelii. Myślę, że jest wielki problem dzisiaj wśród wielu wierzących z czytaniem Ewangelii, bo myślą sobie, że my już je znamy, że my już tyle razy czytaliśmy tę Ewangelię. Już wiemy, że ten różni się od tego tak, tamten od tamtego tak, ale czy my się zachwycamy? Problem jest w tym, że człowiek coś zna. Problem jest w tym, że człowiek coś już posiadł intelektualnie. Ale czy to posiadł sercem? Jak ważne w tym momencie jest serce. Jak ważne w tym momencie jest to, żeby posiąść to serce, móc tak rzeczywiście w tych Ewangeliach, tym sercem odnieść się rzeczywiście do tego Chrystusa. W tym sercu wiedzieć, działa Chrystus. I dlatego czytam tę Ewangelię milion razy, a będę czytał jeszcze 3 miliony, jeśli Pan mi pozwoli na tej ziemi. Ktoś by mógł rzec. Naprawdę, jak najwięcej. Jak najwięcej, bezpośrednie słowa Jezusa Chrystusa, tego mistrza, tego nauczyciela, tego, którego później Paweł mówi, słuchać o nim i mówić o nim mógłbym nieustannie. Nieustannie. Z czym on był taki zachwycony? Wielu ludzi idzie gdzieś tam na jakieś dysputy,
jakieś filozoficzne wywody. I wychodzą tylko jakoś tam nakarmieni w ludzki sposób. Wielu idzie, żeby posłuchać dzisiaj tego, co posmyra ich uszu, elokwentnych kazań. Ilu dzisiaj chce słuchać pięknego głosu Jezusa Chrystusa. Ilu chce usiąść i mu powiedzieć, usiąść rzeczywiście i powiedzieć, to jest prosta sprawa. Naprawdę, tak jak dzisiaj było już zaznaczone. Ewangelia jest sprawą prostą, ale dla tych, którzy mają otwarte serce, szczere wobec Chrystusa. Ilu chce usiąść i powiedzieć, Jezu, Twój delikatny głos, Twój piękny głos, chcę słyszeć teraz, tutaj, przemawiaj z tej księgi do mnie. Chcę go słyszeć, Jezu, potrzebuję Cię słuchać teraz. I w każdym jednym czasie, w każdej chwili mojego życia muszę Cię słyszeć, Jezu. Wiecie, tak widziałem, może to ktoś by powiedział, ale taki przykład podam. Widziałem ostatnio taką rzecz, jak rzeczywiście sprawdzali podejście do owiec. Stały jakieś osoby, owce były daleko i stanęły jakieś osoby, podchodziły do płotu i wołały te owce. Po kolei jakieś tam osoby, wzięte gdzieś tam, można powiedzieć, z tłumu. Ale później podszedł pasterz. Te owce się nie ruszyły. Każdy mógł sobie wołać, jak tylko chciał, na te owieczki pięknie. Mógł sobie jakoś pięknie ciu-ciu-ciu-ciu wołać na nie, a te owce się w ogóle nie ruszały. Podszedł do płotu pasterz. Zawołał te owce. Od razu one wiedziały, to pasterz. To pasterz. I wszystkie zaczęły się zbiegać. Wszystkie zaczęły się zbiegać do niego. I ludzie byli zdziwieni. Jak to możliwe? Przecież oni też mieli taki słodki głos. Przecież oni też mieli taki piękny głosik. Też wołali bardzo słodko, wydawałoby się. A one jednak tylko przybiegły do pasterza. Usłyszały głos pasterza. I zaczęły tak beczeć głośno. Radowały się? Ja myślę, że bardzo się radował. To jest jakiś tylko obraz. Ale jak my powinniśmy się cieszyć? Wiedzieć, że tylko pobiegniemy na głos Jezusa Chrystusa. I powinniśmy się cieszyć, że sam Chrystus chce do nas przemawiać. Sam Chrystus, oczywiście później posługując się apostołami, swoimi sługami do dzisiaj. Ale że On sam chce tego. Że nie powiedział teraz tylko słuchajcie tamtych. Ja już odszedłem. Teraz nie będziecie mieli możliwości mnie słuchać. Już nie będziecie mieli możliwości mnie usłyszeć. Więc słuchajcie tylko tamtych. To jest właśnie piękne, że wszyscy ci, którzy zwiastują Jezusa Chrystusa, wszyscy ci, którzy prowadzą do Jezusa Chrystusa, mówią zawsze i będą mówili zawsze, słuchaj się Jezusa Chrystusa na każdym miejscu. Zawsze numer jeden, najważniejszy. Słuchaj się tego Jezusa Chrystusa. Słuchaj się Jego, tego wspaniałego głosu. 15 rozdział Ewangelii Jana, znany nam fragment. Wiecie, jak chcę go słyszeć jeszcze więcej. Naprawdę słyszeć go jeszcze więcej. Słuchać mojego mistrza. Naprawdę raduję się z tego najbardziej. Wiecie, z tego, że uczta to też radość wielka, że tam będzie w niebie. Że zasiądziemy do uczty. Ale że już będę mógł spojrzeć na niego. I go słuchać. Już nie oczami wiary patrzeć. Nie uszami fizycznymi. Jakoś go słyszeć. Jak przemawia. Czy uszami wiary. Uszami duszy. Ale będę mógł już spokojnie go słuchać całą wieczność. Jaka to radość! Słuchać Chrystusa, słyszeć go, jaką radość! Ci ludzie naprawdę mogli, chociaż tego właśnie jeszcze wtedy nie rozumieli, ale mogli go słuchać, mogli patrzeć na niego i słuchać samego Jezusa. 14 werset. Tutaj Chrystus mówi, jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przekazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan Jego, lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Można by było znowu to słowo przeczytać, jako tylko przyjaciel. Jest to ładne słowo, piękne, przyznacie. Ale kiedy zobaczymy, że za tym słowem kryje się cała miłość Chrystusa do nas, całe Jego uczucie, cała ta bliskość Chrystusa, kiedy zobaczymy rzeczywiście, co On myśli o swoich przyjaciołach, to wtedy mówimy, ja? Panie, ja? Tak mogę nawet te słowa do siebie odebrać? Ja taki człowiek? Niczym nie zasłużyłem na to, mój Jezu, ale dziękuję Ci za Twoją łaskę, za Twoją dobroć. Że mogę teraz tych słów słuchać i wiedzieć, że te słowa są także i dla mnie. Że mogę wiedzieć, co mój Pan chce czynić, co chce dokonywać.
Chwała Jezusowi, naprawdę chwała Jezusowi za to, że On chce nas takimi przyjaciółmi. Naprawdę i tak do nas podchodzi. Tak nas kocha. I dalej, zobaczcie, ten przyjaciel mówi, oznajmię wam wszystko. Wszystko wam opowiem, wszystko wam powiem. Zobaczcie, że ten Chrystus, ktoś by powiedział, że dawniej był to Mojżesz. Dawniej był to Abraham, dawniej był to Dawid. A tutaj, zobaczcie, każdy z nas, kiedy uniży się przed Bogiem, kiedy oczyści się, kiedy rzeczywiście stanie się w tym miejscu gotowości, kiedy pozwoli Bogu, żeby działał, to każdy z nas może podejść w to miejsce. W to miejsce rzeczywiście uznania przez Boga nas jako przyjaciele. Wierzycie w to? Czy już może brakuje wiary w to, żeby móc rzeczywiście podejść do tego miejsca, gdzie Bóg będzie mógł powiedzieć o mnie przyjaciel? Dlatego, że strzeże słów mojego syna. Dlatego, że zachowuje słowa, te, które powiedziałem przez syna do niego. Dlatego, że rozkochuje się w tych słowach. Dlatego, że znam jego serce. Dlatego on jest moim przyjacielem. Naprawdę, móc tak powiedzieć o Bogu, a Bóg, żeby tak powiedział o nas, wyższego zaszczytu nie ma. Wyższego uznania, wyższego stanowiska, wyższej funkcji nie ma na tej ziemi. Bardziej wzniosłej, bardziej szlachetnej, bardziej majestatycznej, jak przyjaciel Boga. Przyjaciel najwyższego, wszechmogącego Boga. Ktoś, komu Bóg może obwieszczać to, co nadejdzie. Ktoś, komu Bóg może mówić to, co chce czynić. Wielu otwiera dzisiaj Biblię i nie widzi w niej nic większego. Nie widzi w niej tego wspaniałego kryształu. Nie widzi w niej tej wspaniałości, tych komnat bożych. Już to jest przed nimi zamknięte. Otóż co się stało? Co się z nimi stało? Co się stało, że to się przed nimi zamknęło? Chrystus przestał być ich przyjacielem. Chrystus przestał być tym najważniejszym, tym na pierwszym miejscu. I wtedy rzeczywiście sami zablokowali kanał do siebie. Sami zablokowali dostęp do siebie, oznajmianie sobie o tym, co chce on sam. Zamknęli kanał, zamurowali go, zasłonili i wtedy nie może to przepływać. Grzechem, który Chrystus mówi, zrzuć, odrzuć od siebie, pokutuj, odwróć się od tego, abyś mógł powrócić do miejsca szczęścia. Jakuba, 2 rozdział. Ach, jakże raduje się moje, naprawdę moje serce, że mogę tak myśleć o tym Zbawicielu, że mogę tak myśleć o takim Bogu, tym potężnym, świętym Bogu. Mogę tak myśleć, bo Bóg mi na to pozwala, kiedy wykonuję Jego Słowo, kiedy wykonuję to, co się Jemu podoba. Ale kiedy nie wykonuję, to nie mam tego prawa. Nie mam tej możliwości. 23 werset tego 2 rozdziału. I wypełniło się pismo, które mówi, uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało ku usprawiedliwieniu i nazwany został przyjacielem Boga. W innych wersetach też to czytamy, w Izajasza, czy w innych wersetach o tym, że właśnie Abraham mógł być nazwany przyjacielem Boga. Ale dlaczego? Tu widzimy odpowiedź. Uwierzył Bogu. Uwierzył Bogu. I dlatego Bóg miał pewność w swoim Bogu. Miał pewność w swoim Bogu, dlatego Bóg mógł go nazwać swoim przyjacielem. Ta pewność opierała się na tym, że co Bóg mówi, tak ma być i amen. On był pewny tego, że Bóg rozliczy go ze wszystkiego, dlatego będzie posłuszny Bogu we wszystkim. Znany nam również fragment, odwracając stronę, 4 rozdział, 4 werset. Czytamy tutaj w tym tłumaczeniu dosłownym cudzołożnicy i cudzołożnice. Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. I tu wyraźnie widzimy, Jakub przemawia, natchniony Duchem Świętym, że czy nie wiecie? Nie wiecie, że nie może być tych dwóch przyjaciół w jednym sercu? Nie może być. Że albo świat jest twoim przyjacielem i wtedy wypierasz tego Boga. Odrzucasz go. Albo przyjacielem staje się Bóg i odrzuca świat. Jak dobrze jest odrzucić świat. Wraz z tym wszystkim, wiedząc o tym, że to jest straszny wróg, że to jest straszny nieprzyjaciel, że to są ci
To jest ta pseudoprzyjaźń, która ma zabić, zamordować. A kto? Kto chce mieć takiego przyjaciela, którego będzie się musiał bać na każdym kroku? Który będzie wiedział, że cały czas w jego głowie jest zamordować, zabić. Kto chciałby mieć takiego przyjaciela? To jest przyjaciel? Przecież Bóg mówi w wielu wersetach, w wielu fragmentach swojego słowa, mówi wyraźnie, co mieliście w tym Egipcie? Czy nie ciemiężył was? Czy tam nie padaliście pod jego biczami? To był wasz przyjaciel? Zanim to... I zobaczmy, taki jest człowiek dzisiaj. Taki człowiek jest dzisiaj. Ten świat może go ciemiężyć. Może rzeczywiście tam wywiąże nim presję. A człowiek i tak gdzieś po prostu korzysta z tego świata, bo pomyśli sobie, w pewnym momencie może sobie pomyśleć, że on nie jest wcale taki zły. A Bóg mówi wyraźnie tutaj przez Jakuba. Mówi, zobacz to w końcu człowieku. Zobacz to. To jest twój wróg. Zobacz, gdzie możesz mieć prawdziwego przyjaciela. To jest niepojęte u Boga. Mógłby rzeczywiście wszystkim naraz otworzyć oczy, ale on otwiera najpierw, pokazuje na siebie i czyni to w sposób miłości, napełnia miłością swoje dzieci, aby to w końcu zobaczyły na zasadzie miłości. Ten Kleopas, który szedł do tego Emaus i tam Jezus mu wykładał o tym, o tych prorokach, cytując od samego Mojżesza, o Chrystusie Jezusie, pokazując mu Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, on miał cały czas te oczy zamknięte. On nie rozpoznał w tym Jezusa Chrystusa, nie rozpoznał w tym, który mówi do Niego, nie rozpoznał Jezusa Chrystusa. Chociaż serce, można powiedzieć, jakoś tam pałało w Nim, jednak On nie rozpoznał. Otóż coś skupił uwagę na czym innym, skupił uwagę w swoim ciele na czym innym. Dlatego tak się stało. A Maria? Na czym skupiła swoją uwagę? Kiedy powiedziała do Niego, Panie, powiedz mi, gdzie Go położyłeś? Ona tak kochała słuchać Jezusa Chrystusa. I ci apostołowie, którzy naprawdę chętnie przybywali tam, żeby słuchać Jezusa Chrystusa. Dlatego i dzieciom Pan nasz powiedział, nie zabraniajcie im. Na czym polegało, można powiedzieć, ta chęć dzieci? Otóż dzieci chciały słuchać tego Jezusa Chrystusa. A wszystkim tym, którzy chcieli Go słuchać, Chrystus nigdy nie odmówił. Nie odmówił. I mówił wtedy o grzechach. Mówił im o wyrwaniu. Ilu dzisiaj jest gotowych na to, żeby tak naprawdę zobaczyć Chrystusa? Żeby Go słuchać. I widzimy również w Ewangelii Jana pytanie, które Bóg zadaje nam dzisiaj. Kim chcemy być? 21 rozdział. Kim chcemy być dla Pana? Kim chcemy być dla Niego? Kim On chce być też dla nas? Te słowa, które tutaj zadane były Piotrowi, czy Pan nie zadaje tak samo i dzisiaj nam? Tam wiadomo było, że chodziło też o służbę, ale czy jeżeli chodzi o miłość, nie zadaje tych samych słów nam? Od 15 wersetu, ten 21 rozdział, od 15 wersetu czytamy. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu, tak, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzeczy mu paść owieczki moje. Jakby tu pokazuje Jezus Chrystus na tą wspólną relację, na wspólne bycie, na wspólne zasiadanie przy uczcie. Ale kiedybyśmy później spojrzeli na ten trzecie zapytanie Jezusa Chrystusa, to widzimy wyraźnie, tam już Jezus Chrystus pyta, czy jesteś gotowy pójść ze mną wszędzie? Czy chcesz być rzeczywiście moim przyjacielem? Czy chcesz, żebym ja był rzeczywiście Twoim przyjacielem? Można mieć wiele na tej ziemi gonitwy. Można mieć wiele na tej ziemi zajęć. I stracić gdzieś tego przyjaciela. Zaczynać ten dzień od wielu zajęć, od gonitwy. Albo zacząć ten dzień od bycia z przyjacielem. Z kochanym Jezusem Chrystusem, który pomimo swojej wielkości, swojego królowania, swojego zasiadania po prawicy Najwyższego, chce być z nami. Od samego rana, po sam wieczór, a i w nocy nas zachować w czujności i ochronić nasze umysły. O, jakże dobrze mieć takiego przyjaciela. Żaden z nas nie jest gotów na to, żeby być komuś tak przyjacielem. Żaden z nas nie potrafiłby tak być przyjacielem. Żeby siedzieć przy kimś, żeby być przy kimś 24 na dobę. Szybko się zniechęcamy, szybko do siebie nabieramy dystansu. A Chrystus? A ten cudowny nasz Pan? Oczywiście nic, nie zgodzi się nigdy na grzech, ale mówi do nas, że chce być naszym przyjacielem.
że On chce tego. Dlatego niech ten cudowny, wspaniały Pan poprowadzi nas do tego, żebyśmy naprawdę mogli zobaczyć, żebyśmy nie byli towarzyszami, żebyśmy nie byli tymi, którzy tylko coś oglądają, jak wielu ludzi, którzy oglądali, a później krzyczeli: ukrzyżuj, ukrzyżuj. Oglądali tego Jezusa Chrystusa, mogli jeść z tych cudów, które czynił, a później wołać: ukrzyżuj Go, ukrzyżuj. Ale byli też pośród tych ludzi ci, którzy kochali Jezusa Chrystusa. Te niewiasty, które kochały Jezusa Chrystusa, które płakały, kiedy patrzyły na to, co się z Nim dokonuje. Którzy płakali, kiedy patrzyli na to, co się dokonuje z tym Panem. I oni byli rzeczywiście Jego przyjaciółmi. Nie tworzyli większości. Nawet gdyby krzyczeli tam, to może niewielu by ich usłyszało. Niewielu by zwróciło na nie głos. Cały tłum zwrócony był na to, żeby ukrzyżować tego Jezusa Chrystusa. Ale ten Chrystus widział ich z tego krzyża. Ten Chrystus widział ich, kiedy oni tak stali tam, On widział. On tak samo i widzi nas. Chociaż już wiemy dobrze, zasiada po prawicy Boga Wszechmogącego, to widzi każdego z nas. I o każdym z nas wiem to, jestem tego pewny, że chcę powiedzieć, chcę, żebyś był moim pełnoprawnym przyjacielem. Pełnoprawny to właśnie jest ten, który przestrzega Jego słów, który jest posłuszny Jego słowom, który Go kocha całym swoim sercem, który Go miłuje. Dlatego, tak jak Chrystus odchodził na miejsce osobne, aby modlić się do swojego Ojca, tak dzisiaj Chrystus zostawił nam jedną piękną rzecz, piękne zadanie, właściwie piękny przywilej, tego, że możemy odchodzić na miejsce osobne i tam mówić do Niego w taki sposób, jaki mamy w swoim sercu, gdzie jestem ja i On. Gdzie mogę Mu wyrazić całą swoją miłość i powiedzieć Mu to, co czuję do Niego. I nigdy tego nie odrzuci, bo zna serce człowieka. I chwała Bogu za to. Amen.